Cześć, witam Was na kanale Talk the Talk. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy serię Oceniam Angielski, gdzie będę sprawdzał umiejętności językowe znanych sportowców, artystów, influencerów i wielu, wielu innych. Na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Oprócz serii Oceniam Angielski pojawiać się tu będą materiały, które pomogą Wam w samodzielnej nauce angielskiego. Bohatera dzisiejszego odcinka nie trzeba przedstawiać nikomu. Robert Lewandowski to niekwestionowana gwiazda polskiego i światowego futbolu. Z uwagi na swój status oraz ilość meczy rozgrywanych na międzynarodowych boiskach, Robert często udziela wywiadów zagranicznym dziennikarzom. Dziś przyjrzymy się jego umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Ocenimy go pod kątem poprawności, wymowy, słownictwa oraz płynności. Na końcu podsumuję największe zalety, jeśli chodzi o angielski Roberta. Wspomnę też o elementach, które mogłyby wznieść jego zdolności językowe na jeszcze wyższy poziom. A więc zaczynamy. Of course, after so many years in Bayern Munich, for me also was not so easy to change the club. But you know, with my experience, it's a little bit easier to adapt to the team. And jeśli chodzi o poprawność, na pewno podkreśliłbym odpowiednie użycie większości wyrażeń i czasów. Oprócz tego Robert dobrze rozumie pytania zadawane mu przez dziennikarzy. Działa to też w drugą stronę. Wypowiedzi Roberta są doskonale zrozumiałe dla słuchaczy i rozmówców. Mimo to zdarzają mu się pomyłki i najczęściej są spowodowane nieprawidłowym użyciem niektórych form. I was born in Warsaw, but I'm growing up in the small city next to Warsaw. Tutaj powinniśmy powiedzieć I was born in Warsaw, but I grew up in a small city. To be on the city where you're gonna play, where you're gonna live is much more better than to be in USA. Poprawnie brzmiałoby to tak. To be in the city where you're gonna play, where you're gonna live is much better. Określając miejsca takie jak miasto, państwo, używamy in. In the city, in Poland, in Barcelona. Plusem jest na pewno to, że nawet w przypadku ewentualnej pomyłki jest w stanie szybko wyłapać błąd i poprawić się w trakcie wypowiedzi. I knew it from since I was 4 or 5. For me as a captain of this team, we don't have the problem with the communication. And even with my teammates, they want to help me, they want to support me a lot. Przyglądając się wymowie, na pewno należy podkreślić dobre akcentowanie większości słów, dzięki czemu są one dobrze zrozumiałe dla obcokrajowców. Oczywiście słychać, że Robert nie jest native speakerem. Mamy tutaj na przykład typowo polskie, twarde wymowy głosek R, T czy D, ale nie powiedziałbym, że jest to wada. Na pewno znacie przypadki, w których ktoś usilnie próbuje naśladować akcent amerykański czy brytyjski. Wychodzi to najczęściej śmiesznie, tutaj tego nie ma, więc na pewno na plus. Błędy, jeśli chodzi o wymowę, pojawiają się najczęściej przy użyciu bardziej skomplikowanych słów albo wyrażeń, których nie stosuję zbyt często. But if I want to play in volleyball, I have to be like 2 meters and... Mówimy 2 meters. This project. This project. I'm looking forward for my future here in Barcelona. I'm looking forward. Tutaj mamy też przykład błędu poprawności. Powiemy I'm looking forward to something. Next step in my career to do it. In my career. W tym miejscu również muszę pochwalić uważność podczas wypowiadania się, bo nawet przy błędach wymowy niektórych słów Robert potrafi wyłapać ten błąd i szybko poprawić się. It's like this his vision is amazing. But I hope that in next be thankful also for my teammates in Bayern Munich, but the best way to adapt so fast is to show my skills on the pitch. But remember exactly how we played. I can go wherever I want. The comfort zone I had in Bayern Munich. Co do słownictwa, to na pewno nie będzie zaskoczeniem, że piłkarz klasy międzynarodowej będzie znał mnóstwo słów i wyrażeń związanych ze sportem. Poza tym Robert nie ogranicza się do bardzo prostych słów i wyrażeń, stosuje czasami bardziej wyszukane słownictwo, co jest na pewno pozytywnym aspektem. Co do problemów, zdarza mu się, że często powtarza niektóre wyrażenia i to nawet podczas jednej wypowiedzi. Oh, I have to say that I am... Oh, I have to say that I don't think about... I have to say that... I have to say that... Tego typu błędy na pewno nie oznaczają małego zasobu słów. Często zdarzają się one nawet u osób władających dobrze językiem angielskim, czy nawet native speakerów. Takie przerywniki typu actually czy basically, które możemy porównać do polskich ogólnie, generalnie. Wychodzą one czasami w rozmowie wręcz automatycznie i są wypowiadane nieświadomie.
This year, this season, that was something wonderful for us. Everything what we won, everything how we played, and I think so we lose only one game all year. I know that will be difficult, but the last time I saw the pictures when I was, I think so, 4 years old, and I saw me already with the ball. Myślę, że każdy zgodzi się ze mną, że wypowiedzi Roberta są płynne. Oczywiście zdarzają się problemy, jeśli chodzi o wymowę niektórych słów czy poprawność użycia czasów, jednak nie ma żadnego problemu z kilkuminutową wypowiedzią. Potrafi opowiedzieć historię, przekazać opinię czy wypowiedzieć się na jakiś trudny temat zadany przez dziennikarza. Jednocześnie jest przy tym bardzo pewny siebie, także to też wpływa na ogólny wydźwięk. A jeśli zdarzy się jakaś luka i nie może znaleźć słowa, szybko wynajduje synonim i kontynuuje zdanie. I jest tak w większości przypadków, ale zdarzają mi się też wpadki. When I got first information that that Barcelona want to sign me, for me was this kind of what I could to do, what I did. I know that what I did. For me, it's always to keep working hard to show my best performance. Ale w tych przypadkach istotny jest jeden aspekt: stres. Robert najczęściej daje wywiady na dużych galach, po dużych meczach dla dużych mediów. Sami wiecie, jak stres wpływa na znalezienie informacji w głowie i płynność wypowiadanych słów. Stąd myślę, że jest to główny powód tego typu potknięć. Podsumowując, czego możemy nauczyć się od Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o angielski? Głównymi atutami są na pewno płynność i swoboda wypowiedzi. Kilkuminutowe przemowy nie sprawiają mu problemu, a jego przekaz jest zrozumiały dla wszystkich obcokrajowców. Trzeba też podkreślić pewność siebie i umiejętność swobodnej komunikacji, nawet gdy pojawiają się jakieś sporadyczne błędy. Czy jest coś, co Robert mógłby poprawić? Wydaje mi się, że przydałoby się popracować nad wymową niektórych słów, które często pojawiają się podczas wywiadów, typu career, thankful, meters, project. Dobrze byłoby też skupić się na odpowiednim użyciu niektórych wyrażeń. Często pojawia się u niego błąd użycia since i for. Ostatnią kwestią są czasy przeszłe, które również często są błędnie używane. To tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i napiszcie w komentarzu, czyj angielski chcielibyście przeanalizować w następnym filmie. Do usłyszenia.